Kolejny odcinek z serii budujemy bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku zajmiemy się szablonami HTML, czyli z angielskiego templates. No dobra, w ostatnim odcinku stworzyliśmy dwa adresy URL: o nas oraz stronę główną, które odpalają poszczególne funkcje: Funkcje o nas oraz funkcje blog, które są zawarte w pliku views.py. Te funkcje zwracają prostą odpowiedź HTTP. Tak? czyli to jest HTTP response. W przypadku strony głównej, zwracany jest napis blog, a jeżeli wejdziemy w adres URL o nas, to zwrócony zostanie napis o nas. Co chciałbym jeszcze dopowiedzieć o adresach URL, to zobaczcie, co oznacza ten slash. On oznacza, że ten adres może być kontynuowany. To znaczy, jeżeli mamy o nas, to jeszcze może być coś tam zaraz po tym slashu jeszcze, nie? czyli może być rozbudowany ten adres URL. No, wygląda to bardzo ubogo, dlatego zrobimy coś innego i zamiast odpowiedzi HTTP prostej, to zwrócimy szablon HTML, z angielskiego jest to template, przyzwyczaj się do nazwy template HTML, bo będę często to używał, ja często spolszczam angielskie Nazwy, ale pamiętaj, że angielski w programowaniu jest bardzo ważny, więc nie przejmuj się tym. Chodzi też tutaj o to, żeby praktycznie podejść do budowania bloga. Co my zrobimy najpierw, to zwiniemy ten folder i w tym głównym folderze utworzymy kolejny folder. Tutaj w Visual Studio Code mamy opcję tworzenia nowego folderu, więc utworzymy nowy folder. Ten folder musi nazywać się Templates. templates" nie? Czyli tłumaczę na polski: szablony. Co musimy zrobić, to utworzyć dwa template dla bloga, czyli dla strony głównej, oraz dla strony o nas. Dlatego tutaj przejdziemy do tego folderu templates. Klikniemy prawym i dodamy nowy plik, new file. Pierwszym plikiem będzie plik blog.html. Jest to rozszerzenie HTML. I tutaj ja przygotowałem już kilka znaczników HTML, więc to sobie zatrzymaj ten filmik i przepisz, tak. Bo to nie jest kurs HTML, ale bardziej skupimy się na Django, więc z tego będziemy korzystać. Tutaj, między title a title, wpiszemy, że jest to blog. Następnie, tutaj, między znacznikami body, damy kolejny znacznik H1. Możemy sobie tutaj wybrać, i to jest H1, OK. I tutaj napiszemy, że to jest strona główna, OK. Następnie dodamy taki e, znacznik P, OK, i tam damy Witaj w Psychotech świecie. Utworzymy drugi plik HTML w folderze templates. Tutaj mamy też przycisk, że możemy sobie utworzyć nowy plik. Będzie on się nazywał o Musimy być bardzo leniwi w programowaniu, więc skopiujemy sobie to, co stworzyliśmy tutaj. E, copy i paste. I teraz sobie pozmieniamy pewne rzeczy. To będzie o Tutaj Napiszemy coś takiego, czym się zajmujemy. I tutaj napiszemy: jesteśmy cyberpankami i lubimy Django. Stworzyliśmy proste szablony HTML dla tych dwóch stron. I teraz zamiast odpowiedzi http, będziemy właśnie zwracać te. Szablony HTML, jeżeli ktoś wejdzie na dany adres URL, czyli na stronę główną, albo stronę o nas. I teraz widzicie, mamy tutaj w tych naszych funkcjach odpowiedź http response, ale my sobie tutaj to um, opatrzymy komentarzem. Tutaj i tutaj widzicie, dodałem tutaj hash, to znaczy, że teraz Python po uruchomieniu programu nie wykona tych linii kodu. Co my będziemy robić, to będziemy renderować te szablony HTML, dlatego damy from, Django, Shortcuts, Import, Render. I będziemy używać właśnie tej funkcji. Co ciekawe, kolejna właściwość Visual Studio Code. Jeżeli najadę sobie na daną funkcję, to możemy zobaczyć jej opis. Zobaczcie, ona przyjmuje wiele parametrów, i mam tutaj napisane po angielsku, że także zwraca odpowiedź http, nie? czyli ten http response. I teraz pytanie do ciebie. Czy my musimy się naprawdę tak zastanawiać mocno, czym, jest, czym są te funkcje, czym są te importy. jakie ja to zapamiętam w ogóle. No nie. Co czyni Ciebie złym deweloperem, to nie wiedza, jak coś wykonać. Więc czasami nie warto wnikać w szczegóły. Warto wiedzieć, jak coś zrobić. W tej funkcji dla bloga napiszemy, że będzie tutaj zwracane, właśnie ten wyrenderowany. Szablon HTML. Pierwszym parametrem, jaki tutaj wpiszemy, będzie request, a drugim parametrem będzie ten nasz szablon HTML, czyli tutaj wpisz akurat blog.html, ale musimy to zrobić w apostrofach w ten sposób. I teraz co Django robi, to przeszukuje nasz cały projekt, no i sprawdza folder templates właśnie tutaj i za pomocą tej funkcji Renderuje ten szablon. Zróbmy to samo dla strony o nas. Return, render, znowu request. No i tutaj wpisujemy szablon HTML o nas. Ok, to teraz zapiszę te pliki, które stworzyliśmy. Przejdziemy do stronki. Odpalimy. O, i mam tutaj pierwszy nasz błąd przy tworzeniu bloga. Template does not Exist. To znaczy, że Django nie znalazł templateów. Hmm. Co zrobimy z tym fantem? Musimy przejść do pliku settings. Następnie zjedziemy sobie troszeczkę i mamy coś takiego jak templates. Ok. I właśnie w tej linijce, dirs, tutaj w apostrofach wpisujemy słowo templates. Ok. I teraz to powinno już zadziałać. Zapiszmy to. No, i powróćmy do naszej strony i sprawdźmy, czy to działa. Może do głównej strony przejdziemy. OK, <grytania> działa! Czyli to, wszystko, co napisaliśmy w szablonie. HTML, zostało zwrócone. To jest strona główna. Witaj Psychotech w świecie. A sprawdzimy jeszcze kolejny adres, czyli adres o nas. No, i mamy to samo. Czym się zajmujemy? Jesteśmy cyberpunkami, lubimy Django. Czyli podsumowując ten odcinek, co my zrobiliśmy? To napisaliśmy sobie. Pewne szablony HTML, potem zmodyfikowaliśmy nasze funkcje, dodaliśmy coś takiego jak render, i zamiast zwracania prostej odpowiedzi HTTP, http response, wyrenderowaliśmy szablon HTML, i po odpaleniu tej funkcji zostaje zwracany ten wyrenderowany szablon HTML wprost do przeglądarki. A kiedy zostają te odpalane te funkcje? Wtedy, kiedy użytkownik internetu wpisze określony adres, URL, my mamy dwie strony: stronę główną, czyli blog, oraz stronę o nas. Jeżeli zostaną odpalone te e, adresy, URL, to wywołają się te funkcje z pliku views.py. Tak to wygląda. Zaczyna się zabawa, więc przejdźmy do kolejnych lekcji.